Jestem muzykantem, konszabelantem. I wy muzykanci, konszabelanci. Ja umiem grać na wehopce. I Arek umie grać na wehopce. Proszę Arek, teraz Arek gra. No brawo! I Dawid umie grać na wehopce. Do mojej grupy uczęszcza trzech wychowanków. Są to osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Dzieci i młodzież najniżej funkcjonująca spośród dzieci i młodzieży tutaj w tutejszej szkole. Super! Pięknie, Dawid. Super, piąteczka. Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wszechstronny rozwój. Mamy na uwadze przede wszystkim naukę umiejętności z zakresu samoobsługi, nawiązywanie kontaktów, oczywiście w miarę możliwości, naukę komunikowania się z otoczeniem, poznawanie tego otoczenia, rozwój ruchowy, dostosowany do ich możliwości i potrzeb. Można kręcić. Ale to my teraz nie kręcimy arkadiusz. Pani Lonko, proszę. Zajęcia polegają na poznawaniu przez zmysły świata, ale tak naprawdę to chodzi tutaj o komunikację między mną, nauczycielem, a moim wychowankiem. O nawiązanie tego kontaktu emocjonalnego i podtrzymywanie tego kontaktu emocjonalnego. Jak podobało się to przybić piątkę. Dziękuję. Pięknie zagrałeś. Piona. Poznajemy siebie nawzajem cały czas. Coraz częściej zdarza się właśnie aktywność spontaniczna, nienarzucona, ale są to właśnie takie nasze małe sukcesy, które należy dostrzegać, należy zawsze wzmacniać. Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Twój 1% pomaga w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.